Jakie jest Pana zdanie o Jabłonowskim? Proszę Państwa, nie miałem nigdy okazji spotkać się z Panem Jabłonowskim, chociaż dwukrotnie chyba czy trzykrotnie rozmawialiśmy przez telefon i były to bardzo przyjemne, znaczy rzeczowe rozmowy. Bardzo uprzejmy, chociaż różnimy się w kwestiach geopolitycznych, to muszę Państwu powiedzieć, że przynajmniej pan Jabłonowski nie ukrywa swoich prawdziwych poglądów, co wysoce cenię. Ja szczerze gardzę takimi cwaniaczkami, co to tak chcą ludzi zrobić w konia po cichu, dlatego uważam, że niezależnie od tego, jak Państwo oceniają pana Jabłonowskiego, to ja cenię wszystkich ludzi, którzy walą wprost i bez ogródek. Wiemy, że jest zwolennikiem bliskich relacji polsko-rosyjskich. Ja zupełnie się z tym nie zgadzam. No i to w zasadzie tyle. Także nigdy nie knuł, nie spiskował. To w ludziach cenię, bo na tej prawicy antysystemowej, z którą się spotkałem, to takich cichych świń jest bardzo dużo. Pana Jabłonowskiego nie zaliczam do tego grona. Gdzie Figa? Figa odsypia wczorajszy występ w Telewizji Republika. To jest bardzo ciekawe, bo ilekroć mam być w Telewizji Republika, to ona zaraz zajmuje miejsce przed kamerą. Takie aparcie na szkło. Zupełnie nie wiem, skąd to się bierze. Teraz powiem, dlaczego koty pana Targalskiego tak tam intensywnie się udzielają. Widać, zwierzaki mają taki instynkt promowania się w mediach. No i powiem szczerze, ja zaczynam Fidze zazdrościć, bo ona nic nie musi mówić, a jest tak lubiana, że ho, ho. Najgłupsze postulaty wystrzelone w najgorszym terminie, widzę, przychodzą przywódcom Solidarności do pustych głów. Ja mówię tak, obalcie ten rząd w cholerę, Solidarność, obalcie w cholerę ten rząd, to Schetyna wyśle na was ZOMO, skończył się żart. Jak was dupa swędzi, to bawcie się tak kretyni dalej, bo widzę, że nawet nie potraficie zrobić porządku z dawnymi swoimi liderami, nie potraficie skutecznie upomnieć się o logo Związku Solidarność, rozmaici kodziarze sobie nim wycierają pyski, nie tylko pyski, także dolny odcinek przewodu pokarmowego. I z tym nie jesteście w stanie nic zrobić. A widzę, przeciwko temu rządowi to już rozpoczęliście wyścig samobójczy. Ja mówię tak, działacze Solidarności, a czy wasze dzieci nie dostają 500 zł? Nie słyszałem, żeby dzieci związkowców Solidarności byli pozbawieni tego przywileju. A wiek emerytalny obniżony przez ten rząd, to co, nie dotyczy was? Dotyczy. Także ścigajcie się, jełopy, na postulaty, to przehulacie Polskę. Znowu, już Polska była przehulana parę razy, bawcie się tak dalej, ścigajcie się z zdrajcami ojczyzny na kretyńskie postulaty, piękna rzecz. Róbcie tak dalej. Wstyd. Każdemu coś się do jasnej cholery Polski należy. Każdemu coś się od Polski należy. Zwłaszcza tym, co gówno dla niej dzisiaj robił. Ambrozja! Przepraszam, się unoszę, ale to jest naprawdę dla mnie przejaw krańcowej nieodpowiedzialności Związku Solidarność. Widać, że w Polsce dzisiaj się plenią same Bogusławy Radziwiłły, same z potopu. Ja jestem przerażony. Jeżeli uważacie, że wypada wam stanąć w jednym szeregu ze zdrajcami ojczyzny, koalicjantami z Schetyny, tymi łajdusami ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, jeżeli wam wypada stanąć w jednym rzędzie dzisiaj tylko po to, żeby uzasadnić swoje istnienie organizacyjne, znaczy jesteście po prostu niemoralni. I uważam, że Związek Zawodowy Solidarność w tym momencie występuje przeciwko temu rządowi, pcha nie tylko siebie w gips, ale całą Polskę. Kończę ten temat, bo mnie szlak trafia.